Lebo będzie w terapatek sobie. Kana, pokaż nam dobry gang. No flash to prawda istnieje, ale to może być pierwsza krew. Zobaczcie, już tyle obrażeń przyjęte, to będzie pierwsza krew. Bo pilar istnieje i nawet bez flasza się obyło. Pierwsza krew właśnie na konto Glebo. Pojawi się tutaj jednak Chris. I czy Chrisia będzie w stanie pomścić swojego toplanera? Radziłbym uważać, ale jest potężnym niedźwiedziem. Ten właśnie miś. I drugie zabójstwo pada nam teraz, ale tym razem pierwsze na konto hit. I sam Garb zmuszony do palenia wszystkiego poziomu, żeby zmaksować transfuzję. Przede wszystkim dziewiąty poziom. Będzie bardzo przyspieszony z tych, z powodu tych dwóch zabójstw. Hit jest tutaj osobiony, ale... Oj, kamień potoczył. To się nie powinno zadziać, panie Miger, ale mimo wszystko jeszcze trochę punktów zdrowia mu zostało. Wolej jednak istnienie za to kotwicę jak najbardziej ściągnie na dno. Miałby te 20% CDR-u, no i może coś jeszcze. Oj, ale no, tak się nie robi, kiedy zegarek spalony. To jest shockwave, całkiem spora strata, ale jednak w tym momencie Chris wchodzi, tylko że nie trafia za bardzo nikogo, a jest w tym momencie realnie sam na trzech, bo Butsu ma cooldowny i przykro mi, Chrisia! I właśnie, zdało się, że mamy przypraki. Może teraz, patrz, masz poziom przewagi. W tym momencie RK Gangplank odpalona, ale co najważniejsze, zamówiłem swoją własną, ale te peki, Tomku, to po prostu są odpalane. Tylko że Vladimir z tym wszystkim może po prostu walczyć, ale już dwóch zawodników nie będzie ze strony Pride. Czy możesz sam na trzech? Wątpię. Chociaż lecia naprawdę sporo i jeszcze jest Sanguine Pool. Ucieknie z tej sytuacji, Garb. Wie, jak te zabójstwa zdobywać. To jest absolutny szef pod tym względem. Świetny arrow trafia Kane. I on jest w tarapatach, ma flasha. Jest latarka, ale zabraknie. Kto wie, może nawet w tym momencie kolejne do kolekcji, jak najbardziej. Drugie już w tym momencie. Teleportacje po obu stronach, ale najważniejsze, nie masz ultimate'ów. Garb ma naprawdę sporą moc. On może się bić. Hemoplaga zagrana. Patrzcie na tego Vladimira. Bo może być bestią, ale nie przeciwko pięciu zawodnikom. I to już jest zbyt dużo, żeby na własnych barkach udźwignąć. No tam trafił w CC Loki, to był problem. Teraz Proker. Starał się jeszcze coś dziać, ale sam jest w tarapatach. Ma błysk, ale chyba nie uratuje to jego życia, chociaż czyżby? Próbował. A mamy już kord dla Renifera, który jest łapą. Reniferek, no niestety, ale czerwono nosy to może w tym momencie być. Bo został mu on w tym momencie. No i oczywiście, no teraz, kiedy już nie ma tier 2, to nie będzie aż tak ważne, ale teleportacja się pojawia. Tylko że ile punktów zdrowia mają zawodnicy Pride? Czy oni mogą w ogóle walczyć? Proker jeszcze nie ma swojej erki! Jak wy chcecie to wygrać? Garb musi tutaj zagrać! Idealny teamfight! Chris ucieka! Kto ma wam pomóc? No zobaczcie, że Garb dalej leci! Nikt mu nie zadaje obrażeń! Do przodu w tym momencie Proker! Pride wygrywa tę walkę! I Pride na pewno jeszcze trochę pociągnie! Oj tak, Sylvan, to jest właśnie ten teamfight, który chcieliśmy zobaczyć od Vladimira i spójrz na to. Hit się wycofuje, Hit szuka dla siebie przestrzeni. Świetna tarcza od Brokera, kupuje życie dla wspierającego i teraz Chris w tarapatach, on chyba przypłaci to życie. To może być jeden z tych błędów, bo ja w tym momencie widzę, że będą próbowali wchodzić. Jednak no strzała, tylko że Glebo złapany na miejscu. Jego ultimate mu nie pomoże, nie ma tutaj nikogo, nie ma tutaj LeBlanc, ale mogą się bić, bo zobaczcie, że Miger naprawdę sporo obrażeń przytrzymał. Tylko że co z tego, support może się nim nie zajął. Garb, to jest rozpoczynany Nashor i spójrz na to, RK Gangplanka już sforsowany. I patrz, Garb czeka w bazie, czeka na teleportację, czeka na moment, w którym będzie mógł się tutaj pojawić i właśnie to robi. W miejscu, gdzie jest X-Charm, tylko że w tym momencie jego własna drużyna może zginąć do tego właśnie czasu i zobaczcie, że Garb, nie będąc pośrodku pięciu zawodników, nie może zrobić wcale tak wiele, sam jest teraz fokusowany. Leczenie jest zredukowane. I mogą spokojnie pogonić, próbować, a więc hit, ale w tym momencie właśnie poszły do przodu zamulek, jest całkowicie wyssany z krwi. Wszystkie komary na jego głowę się zleciały. Nic nie jest w tym momencie zrobić, tylko że dalej, no powiedzmy, że te obrażenia mogą być zadawane, ale jest zbyt ich dużo po stronie drużyny hit, żeby sam Vladimir sobie z tym poradził. Walka dalej trwa, ale Butsu, no chyba zostanie spałowany, prawda? Przez tego Trandla. Oj, niekoniecznie! Nie, to jest 300 w tak dziwiąc! Oba na bronie spada i zobaczcie, za ścianą mimo wszystko jest Kana. Oj, nie był w stanie tego wziąć, co oznacza, że Chris na pewno z celnym smitem. Ale czy dalej możesz prowadzić tę walkę? No nie, bo jesteś ciągle spowalniany, jesteś kajtowany, nie podejdziesz mimo wszystko, Chris złapany, ale ci chcesz go złapywać? On za ścianą, w tym momencie X-Tron po drugiej stronie, wszyscy skaczą, nikt nie wie co się dzieje. Złapa z tej strony hit, dalej prowadzi walkę, wyłapany zamulek, tragedia! A w międzyczasie jeszcze Butsu kogoś wykluczył. Masz, żeby zablokować jednego spela, ale to są podchody, słuchajcie, kto wygrywa tego smoka, ten wygrywa tę walkę, Garb zatrzymany! Ale gdzie on ma zgrasierkę? Butsu sam w pięciu, normalnie sam, komando rzucany do środka dżungli, walczący z Chrisem w tym momencie, bo nie gdzieś polarny się odpalił! Hit nie chce oddać tej gry! Hit nie chce tutaj przegrać! Koniec serii mi już skala Prokera i zobaczy, że oni mogą prowadzić dalej tę walkę, bo szoku i trafia! I zamułek bez żadnej osłony, Tomku! No właśnie, ale teraz wszystko na barkach Renifera i on jest tutaj sam na trzech, chociaż Garb jeszcze się stara, jeszcze tańczy, jeszcze ta plama! Renifer! To Renifer będzie działał, ma mnóstwo odporności, to już ustaliliśmy, ale obrażeń zabraknie. I nikt nie weźmie tego smoka! Nikt! Dlaczego? Sylvan? Renifer ma przeczucie. Przeczucie często jest kluczem do sukcesu i może być również w tym przypadku. Nie, no smite istnieje. Nic ma smite, ale może smite. I teraz spójrz na to z Elderem! Renifer! Ale Renifer! To nie ma. Za każdym razem, kiedy Pride już ma wygrać, to
te gry naprawdę przybierają szalony staw. Jednak w tym momencie Reniver jest zatrzymany, Kryza, on się wściekł w tym momencie, ale bardzo szybko znika, zobaczcie, to obrażenia, kart są ogromne, a faktycznie to Planer Pride miażdży wszystkich, wysysając co tylko się da i zobaczcie te obrażenia, inhibitor na pewno... tu. No walcie ich tym orłem. O, nie dzieje się, a w tym momencie będziemy próbowało wchodzić i zobaczmy jednak w tym momencie, no oczywiście Exo ze strony drużyny czerwonej jest Shockwave! No chyba to musicie wygrać, prawda? Bo Garb wlatuje po same wieże inhibitorowe, nexusowe, na pewno chce je zobaczyć, na pewno chce je zniszczyć. W tym momencie Pride się nie udało i Renifer za 30 ultimatem w końcu trafił tego, kogo chciał najbardziej. Zobaczcie, że Pride jest najbardziej wierną swoim ideałom drużyny.